na Pandorze moja odpowiedź była taka, że tak, mój chłopak czeka na mnie z rodziną, dziećmi i psem. Więc no nie podchodzę do tego poważnie. Ktoś najwyżej musiał po prostu wymyślić sobie jakieś plotki. No wiadomo, że jeśli ktoś coś do nas miał, chciał po prostu nas może skłócić. Nie wiem, w jakim celu było zadane to pytanie. No ale tak jak Łukasz powiedział, jeśli się idzie do takiego programu, no to powinno się być jednak uczciwym i być tym singlem, a nie tutaj oszukiwać. Ja nie przyszłam po wygraną, więc nie mam żadnego chłopaka, to jest mój chłopak. Ale również nie miałaś, rozumiem, wchodząc do programu, idąc na casting? Nie, oczywiście nie miałam, idąc na casting. I mimo, że tam, nawet jeśli tam wychodziły takie sytuacje, że no wiadomo, poznaje się jakieś osoby i nie ma się czasem wpływu na różne sytuacje, no ale wiedziałam, że idę do programu, więc trzeba było jednak tym chłopakom wszystkim powiedzieć do widzenia. Czyli się z kimś spotykałaś? Nie spotykałam się z nikim. Po prostu wiadomo, są jakieś różne znajomości, no ale takiego związku czy tam spotykania, jakichś romansów nie miałam. Przed hotelem, na castingu, no i w ogóle. Jak zareagowałeś na tego typu pytanie? Powiem szczerze, ja wiedziałem, że na pewno padną takie pytania, które mogłyby nas skłócić ewentualnie. Także tak jak mówiłem, nie byłem totalnie zazdrosny o to, jeżeli Nana jest w tym hotelu razem ze mną i doszliśmy do finału, to znaczy, że ogólnie jest sama. Były rzeczy między nami, więc po prostu nie stwierdziłem, że jest sama i na pewno jest sama, więc te pytanie po prostu głupie padło, bo ktoś chciał po prostu namieszać. O. Kochani, serdecznie Was zapraszamy do komentowania. I subskrybujcie tutaj na ten kanał, Przeambitni na YouTubie. Komentujcie, subskrybujcie i zapraszamy.